Skrzypaczka, mówca motywacyjny, osoba o wielu talentach, człowiek renesansu. Ja przepraszam bardzo. To my we dwie dzisiaj jesteśmy trochę. Dzień dobry, proszę sobie usiąść. O, dobra, to ja z tej strony. Dobra, pani Patrycu, pierwsze pytanie, które mam do pani, to jest takie, bo przeczytałam na pani stronie w internecie, że takie hasło, że mikrofon jest tak ważny, tak samo ważny jak skrzypce. Jak to pani odczytuje? Właśnie, no bo nie wiem, czy pani jest w tym momencie swojego życia bardziej skrzypaczką, czy takim mówcą motywacyjnym, bo też pani Patrycja współpracuje z biznesem, wspiera, też motywuje do różnych działań. Dzień dobry państwu przede wszystkim. To cudowne pytanie, bo odpowiem na nie przewrotnie. Ja jestem najbardziej w życiu sobą wreszcie. I to jest odpowiedź, bo wszystko, co robię, to jest to, czym jest moja pasja. Czyli uwielbiam mówić do ludzi, bo całe życie mówiłam do ludzi ze sceny, więc to przełożyło się na moje speech'e dla biznesu. I tak samo ważna jest oczywiście muzyka, ale w tej chwili jest troszeczkę, może nawet nie na tak samo ważnym miejscu, bo ja jednak 20 lat zajmowałam się wyłącznie tym. Jak pani Martyna powiedziała, że właśnie ma 33 lata i co będzie dalej, to z przerażeniem pomyślałam, co ja robiłam, jak miałam 33 lata. Co pani robi? A właśnie sobie przypomniałam, że dostałam Midem w Cannes, czyli najważniejszą nagrodę płytową w Europie. Także pani Martyno, potem jest super, proszę mi uwierzyć. Jest po tym wieku. Nie ma tej klątwy rewelacja. Oscara. Bardzo dobrze jest potem. Natomiast rzeczywiście to był taki kluczowy moment w moim życiu wtedy, jak już po wielu latach grania, ale no przed równie ważnymi rzeczami. Natomiast to prawda, że w pewnym momencie mojego życia zabrakło mi czegoś po prostu. Znaczy przestała mnie spełniać tylko scena, ponieważ to jest oczywiście wspaniałe, cudowne, jest to bardzo trudny zawód. Ja tylko tam państwu powiem taką ciekawostkę, że jest to jedyny zawód w naszym kraju, który, żeby otrzymać do ręki dyplom magistra sztuki, trzeba uczyć się 17 lat i nie ma innego wyjścia. Nie można wskoczyć tu ani wcześniej, ani później, bo trzeba skończyć podstawową szkołę muzyczną, liceum i studia. Czasami cała kariera piłkarska jest krótsza niż to prawda. Natomiast rzeczywiście i co roku robi się co innego, to tam się nic nie powtarza po drodze, więc tu no nie ma żartów. To jest bardzo ciężka praca od siódmego roku życia. No dobrze, ale jak to się stało, że zawodowa skrzypaczka, która no, miała takie możliwości, grała z najlepszymi kompozytorami na świecie, w najlepszych salach koncertowych na świecie, raptem zaczyna w ogóle rozmawiać z biznesem i próbuje biznes motywować do czego? Jak to się w ogóle stało, że pani przeszła na drugą stronę mocy w ogóle? Czy to jest tak, że ja byłam troszkę w tej mocy już od dawna, dlatego że moja współpraca z biznesem zaczęła się w 98 roku, kiedy wyszła moja pierwsza płyta. I dlatego, że nie wyobrażałam sobie, żeby wypełniać druczki do różnych ministerstw czy różnych organizacji państwowych, które dawały pieniądze na płyty czy na jakieś projekty muzyczne, bo ja jestem człowiekiem, który musi rozmawiać. Ja lubię ludzi przekonywać wręcz, że tak powiem. Lubię z ludźmi rozmawiać i w ogóle to, żeby opowiadać komuś, przekazywać swoje emocje, a przede wszystkim umieć kogoś zaszczepić w kimś taką pasję do tego, że to, co zrobimy razem, to będzie naprawdę fantastyczne, niezależnie w jakim miejscu na świecie to się odbywa, bo jakby od już początku lat 2000 ja robiłam duże międzynarodowe projekty muzyczne na wielu kontynentach. Natomiast prawda jest taka, że to wypełnianie właśnie tego wszystkiego mnie przerażało. Ja uważałam, że nie może podjąć decyzji jakaś pani, która przyłoży kalkę i zobaczy, gdzie ja postawiłam ptaszki, w których ramkach i dlatego na przykład dostanę pieniądze na płytę. Jakoś mnie to zupełnie nie przekonało. W związku z powyższym ja zaczęłam rozmawiać z ludźmi. No i to, że moją pierwszą płytę właśnie sponsorowała jedna z firm telekomunikacji, czy telefonii komórkowej bardziej, to było dlatego, że po prostu ktoś uwierzył w to, co ja do niego mówię. No i tutaj to, o czym pani zaczęła, czyli dlaczego mikrofon, a tak naprawdę dlaczego słowo i dźwięk, a nie tylko dźwięk. Bo dla mnie relacje z ludźmi i to, że ja mogę kogoś do czegoś przekonać, jakby spełniają mnie intelektualnie. Ja to uwielbiam. I to są negocjacje, to
to są rozmowy. No, przy moich projektach dla szpitali to było prawie 250 firm, z którymi współpracowałam zaledwie na przestrzeni 6 lat. Ale ten biznes był zawsze. To znaczy ja zawsze gdzieś tam łączyłam moje projekty ze światem biznesu. Nawet kiedyś organizowałam, proszę Państwa, forum energetyczne w Warszawie z moim chińskim impresariem. To jest dopiero historia. Wtedy zresztą poznałyśmy się z Małgosią Bonikowską. Wspominałyśmy, która jest oczywiście bardzo ważnym panelistą w trakcie kongresu, jak były początki think tanka, kiedy właśnie wspólnie robiłyśmy to spotkanie ogromnej grupy właśnie ludzi biznesu z energetyki z Chin. A dlaczego? Bo ja tam grałam koncert. I proszę sobie wyobrazić, że w Chinach czy w wielu miejscach Ameryki Południowej jest tak, że przy dużych konsorcjach, przy ogromnych budynkach, ogromnych firm są, proszę Państwa, sale koncertowe. No, u nas na szczęście już się to zaczęło i wiadomo, jest to w Bielsku Białej. Tutaj mamy też salę koncertową. Tak, tak, ale no nie wynikającą jednak z biznesu. Ale jednak. Gigantycznej tradycji, tak. Wielkiej miłości do sztuki w Katowicach. Tak. Ja akurat z Katowicami jestem zawodowo ogromnie związana, bo tu robiłam mój doktorat, tu robiłam habilitację i tu zaczęłam wielką współpracę ze światem właśnie fonograficznym, bo nagrywałam moją pierwszą płytę z orkiestrą, właśnie z Nosprem. I ostatnio z profesorem Pendereckim też nagrywałam tutaj 200 metrów stąd, także mam cudowne wspomnienia. I dwie najważniejsze pianistki mojego życia są z Katowic, z którymi grałam po całym świecie, także to jest moje miejsce muzyczne w ogóle bardzo. To ja chciałam jeszcze zapytać o ten, jakby pociągnąć trochę temat tego łącznika między biznesem, a może szeroko powiedzmy kulturą, sztuką. Czy jest tego więcej dzisiaj niż było, nie wiem, w latach 90., w latach 80. w Polsce? Czy raczej właśnie cały czas jesteśmy w jakimś takim miejscu zastałym, tak? Bo myślę sobie o tym, że skoro tutaj właśnie była pierwsza rozmowa, skoro nawet w biznesie ten aspekt takiego rozwoju kulturowego, duchowego jest potrzebny, że wielu przedsiębiorców ma kolekcję dzieł sztuki, angażuje się w rozwój różnego rodzaju kulturowych projektów, to dlaczego ja mam takie poczucie, że cały czas ten twardy biznes gdzieś tam jest w tej kontrze do tego, co nazywamy taką szeroko pojętą kulturą. A mam szczerze odpowiedzieć? Tak, no tak, udawać. Tak, rozmawiamy, mamy... Znaczy, tak. Proszę Państwa, to jest tak, że ja mam 25 lat doświadczenia we współpracy z biznesem i bardzo, bardzo szczegółowo widzę to, co się działo na przestrzeni tych lat, w jaki sposób to się działo. I ja nie mam dobrych wiadomości na teraz, ale ponieważ ja nie lubię mówić o rzeczach negatywnych, bo uważam, że to, o czym mówimy i w jaki sposób wysyłamy sygnały do ludzi, do nas wraca. Więc jeżeli cały czas się marudzi i narzeka i mówi, że coś jest źle, no to my taki świat do siebie przyciągamy. Natomiast ja zawsze żyję wedle zasady think big i wymyślam rzeczy duże, ważne, międzynarodowe, bo mnie to kręci po prostu. Ja to lubię, więc teraz jestem przed projektem, który mam nadzieję będzie na 4 kontynentach, więc się będzie dużo działo. Natomiast prawda jest taka, że ja jestem takim, w cudzysłowie oczywiście, bo wtedy już byłam po studiach, ale takim złotym dzieckiem czasów, kiedy biznes w Polsce rozumiał, że pojawianie się obok projektów związanych ze sztuką to jest nobilitacja, a nie to, że jakiś muzyk znowu coś od jakiegoś biznesmena znowu chce. Puka, coś tak, tam chce pieniądze. Zobaczcie Państwo, tutaj wszyscy, którzy są, tu mamy 12 tysięcy ludzi, wszyscy przyjechali robić biznes. I nikt się tego nie wstydzi, bo po to jest ten kongres, prawda? A jeżeli muzyk o kimś rozmawia, z kimś rozmawia o wydaniu płyty, czy o projektach, czy o koncertach, czy o czymś, to wszyscy mówią, o Jezu, znowu tam o sponsoringu rozmowa. Dlaczego znowu? A kto ma tę sztukę wspierać, tak? Jest tutaj Agata Szkup, z którą się znamy bardzo wiele lat, szefowa Desy, która doskonale wie, jaka jest... To pojawi się w panelu, na który już zapraszamy. Jak gigantyczna tendencja jest wzrostowa w fascynacji kolekcjonowania dzieł sztuki. Wszyscy chcą w domu mieć coś fajnego na ścianie. No, nie da się na ścianie zawiesić koncertu, ale jest to bardzo fajne, żeby być mecenasem takiego koncertu. Chciałam Państwu powiedzieć, to jest Barbara Woźniak, która była
mecenasem mojej trasy w Australii. No i kto by pomyślał, że można połączyć firmę żywieniową ze skrzypcami? Proszę Państwa, bo to są emocje. Tu nie chodzi o to, kto jest czym. Moje płyty sponsorowały firmy, które nigdy w życiu nie miały nic wspólnego ze sztuką. Od firm zbrojeniowych, nie uwierzycie Państwo nigdy, ale akurat prezes tej firmy w 2006 roku był fanem Bacewicz, Lutosławskiego i Szymanowskiego i ja właśnie taką płytę wtedy wydawałam. I był to jedyny koncert na 20-leciu, proszę Państwa, firmy zbrojeniowej w Polsce, gdzie zabrzmiała Grażyna Bacewicz. No jest to nie do wymyślenia. A jak ja się dowiedziałam o tym, że właśnie jest człowiek, który jest ważny, ma dużo pieniędzy i ma pomysł i wizję, to po 15 minutach były pieniądze na płytę i zrobiliśmy taki koncert w muzeum, w Teatrze Narodowym, że nikt nie mógł w to uwierzyć, no bo gdzie z takiej okazji? A potem z kolei mieli jakiś event w Indiach i ja na tym evencie znowu grałam tą Bacewicz. I wie pani, to jest fascynujące, tak? I to były takie czasy. Ja wydawałam jedną płytę rocznie, w ogóle wiecie państwo, no było fantastycznie. Ja byłam 29 razy w Ameryce Południowej, gdzie co drugi mój wyjazd z okazji tego, że wszyscy chcieli się przy tym pokazać, sponsorowała jakaś firma, która była tam na miejscu, bo Ameryka Południowa, proszę państwa, stoi muzyką klasyczną. Tam w każdej dziurze jest sala koncertowa, tam jest nawet sala koncertowa w Punta Arenas nad cieśniną Magellana. Kto z państwa wie, gdzie jest Punta Arenas? No właśnie, to polecam. Google Punta Arenas i tam jest sala na 700 osób, która jest wypełniona co piątek po brzegi. No to jest mniej więcej tak, jak wie pani, jakby u nas nad Zalewem Wiślanym była sala wypełniona co piątek po brzegi. No, no jest to ale niemożliwe. To musiała być inna muzyka, żeby była wypełniona. No właśnie, a tam, proszę pani, była muzyka polska XX wieku. I kończąc właśnie tę taką łyżkę dziegciu troszeczkę, ja wierzę w to, bo dlatego też między innymi przeszłam bardziej na tę stronę mocy, czyli bardzo dużo prowadzę wystąpień dla biznesu, które oczywiście zawsze się kończą koncertem, no bo w końcu jestem skrzypaczką, ale po pierwsze mam o czym mówić, no bo 25 lat to jest kawałek życia i ogromną ilość czasu poświęciłam na rozmowę ze światem biznesu i bardzo dużo współpracy. Natomiast najfajniejsze jest to, że potem człowiek wychodzi na scenę i może komuś podziękować i może to zrobić na końcu świata. I to są takie rzeczy nie do kupienia, tak? Że nie chodzi o to, że to się przełoży w cudzysłowie na sprzedaż sznurówek, tak? Wielkiej firmy albo wędli, albo czegokolwiek. To chodzi o te emocje. I tu chcę Państwu powiedzieć, my wszyscy przecież doskonale wiemy, że najważniejszymi kompetencjami przyszłości będą emocje, będzie empatia. AI będzie, fantastycznie wszystko. Jestem, nie wiem, pewnie jedyną osobą na tym całym forum, która nigdy w życiu nie użyła chat GTP. Mnie to w ogóle nie interesuje. W ogóle. Kontrowersyjne, prawda? No trudno. Jest mi to w ogóle do życia niepotrzebne. Jestem obok tego. Podziwiam tych, którzy się na tym znają. Ja tego nie potrzebuję, bo ja mówię do ludzi. Albo gram, albo piszę książkę, którą wydałam w zeszłym roku, bo uważam, że to, co mamy w sobie, to, co mamy do zakomunikowania i to, o czym mówimy na podstawie własnych emocji, własnego doświadczenia i tego, w co wierzymy, jest prawdą. I jest o tyle fascynujące, że nawet to, że ten biznes no już jakieś 7 lat temu się tak znacznie rozszedł, właśnie z takiej nowej ery mody w marketingu, że wszystko musi się przeliczać na Excel. Nie musi, proszę Państwa, się przeliczać. Musi się przeliczać na to, że się zrobi coś wyjątkowego, że się ludzi zaskoczy, że nagle pojawi się przy projekcie muzyki klasycznej, czy jazzowej, czy jakiejkolwiek dobrej, fajnej muzyki, a dobra muzyka to jest taka, która jest znana na całym świecie. Proszę mi uwierzyć, to tak działa. To, że ktoś tam w Polsce jest znany, zarabia kupę pieniędzy, bo co tydzień śpiewa w innej stodole, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia w kontekście świata. A w mojej branży wszyscy moi znajomi soliści jeżdżą non-stop po całym świecie. Ja miałam taki moment w życiu, że właśnie po tej nagrodzie MIDEM miałam ogromną ilość zaproszeń wszędzie na świecie, a w Polsce mi zamknięto drzwi na 3 lata. Zazdrość. To jest chyba aspekt muzyki klasycznej, tak, i tego środowiska, które jednak jest bardziej globalne, mam wrażenie. To prawda, zdecydowanie. Zresztą nie ma tej bariery językowej, prawda? Zazwyczaj. Ale a propos muzyki klasycznej, na koniec małe pytanie, bo są badania, to a propos łączenia biznesu i muzyki klasycznej, z których wynika, że którzy kompozytorzy są najchętniej słuchani przez przedsiębiorców, żeby właśnie się zmotywować do pracy, żeby być kreatywnym, produktywnym i tak dalej. I kogo by pani na pierwszym miejscu wymieniła?
Z muzyki klasycznej? Kompozytora, tak. No jednak myślę, że Chopin. No nie, nie, nie. Nie? No właśnie nie. Z klasycznej muzyki. Tak. Nie? Okazuje się, że najbardziej, najczęściej słuchanym kompozytorem, podam pierwszą trójkę, a resztę możecie przeczytać na WLPL, jest Mozart, potem jest Beethoven i Strawiński. To jest bardzo dobra wiadomość. Bo dobra? To znaczy, oczywiście, no bo to znaczy, że jednak jest nadzieja, proszę pani. A od jakiej muzyki pani zaczyna dzień? Od Bacha? Szczerze? Tak. Wie pani, ja to lubię Rage Against the Machine. O! Wie pani, takie rzeczy. Także nie, nie, Bacha to ja słuchałam w przedszkolu. No dobra. Bacha mogę grać, ale słucham czego innego. No dobrze. To... Nie no, Stinga, różnych rzeczy, ale Depeszów słucham. Też bardzo fajnie. To bardzo dziękujemy za tę rozmowę. Żałujemy, że nie możemy pani Patrycji dłużej posłuchać. Właściwie nie musiałam zadawać żadnych pytań, prawda? Dziękuję bardzo.